Siemano kocury, siemano babury, siemano koty, sztosy, kabanosy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Dzisiaj bardzo ciekawy odcinek, ponieważ zrobimy sobie top 5 najbardziej pożądanych węży na świecie. Oczywiście lista ta jest taka, jakby bym powiedział, bardziej umowna, ponieważ no wiadomo, że jeden będzie chciał bardziej to, drugi bardziej tamto, a trzeci jeszcze coś innego, a czwarty to w ogóle chciałby Regiusa. Mówimy o takich wężach, które są albo niesamowicie rzadkie, albo niesamowicie drogie, albo niesamowicie niesamowite, bo są po prostu unikatowe i niepowtarzalne. Sporządziłem sobie listę tych węży. Także lista ta, nie umawiajmy się, że naprawdę każdy na świecie marzy o tych wężach, ale umówmy się, że są to węże, które w jakiś sposób są bardzo, bardzo unikatowe. Zapraszam. Number one, Morelia boeleni, czyli inaczej pyton czarny, tak na polskie nasze piękne polszczyzny, po polsku po prostu. Jest to niesamowicie piękny wąż, ale to naprawdę tak piękny, że w zasadzie nie powiedziałbym, że on się jakoś tam mega różni jakimś pstrokatością czy coś, ale on jest czarny, jest mega czarny, tylko z białymi akcentami, jest bardzo, bym powiedział, taki kontrastowy, a co bardzo istotne, jest duży. Te węże są naprawdę dość duże i jak na to, jak wyglądają i jakich są rozmiarów, naprawdę robią ogromną robotę. Nigdy w życiu, szczerze, nie widziałem tego węża na żywo, chociaż w sumie zastanówmy się, czy jakiegokolwiek z tej listy widziałem. Nie. Są to węże bardzo rzadkie, bardzo ciężko je zdobyć, no i oczywiście trzymają cenę, cena jest bardzo wysoka. Kiedy już się pojawią, no to wiadomo, że są drogie, no bo skoro rzadko się pojawiają, no to chyba wiadomo, że no, że są drogie. Występowanie, Nowa Gwinea. Co jeszcze warto sobie powiedzieć o tych wężach? Na forach i na różnych stronach można znaleźć informacje, iż są one bardzo trudne w hodowli. Bardzo. Nie to, że trudne. Są po prostu bardzo trudne w hodowli. Nie mam pojęcia, czy to jest prawda. Nie znam nikogo, kto hodował tego węża, więc nie wiem, aczkolwiek jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ no, są drogie, co każe mi troszkę myśleć, że po pierwsze są rzadkie, po drugie, jak już jego masz, to ciężko go utrzymać przy życiu, bo no bo pewnie tak jest, więc prawdopodobnie są, aczkolwiek nie daję sobie ręki uciąć, bo myślę, że do każdego węża po prostu trzeba mieć odpowiednie podejście i wiedzę. No natomiast na pewno coś w nich jest, co sprawia, że nie są popularne, więc może to być i trudność hodowli, i cena, i rozpopularyzowanie po całym świecie, które właśnie przy tym gatunku nie istnieje. Number 2. Boiga melanota albino. Jest to wąż, który w tym zestawieniu akurat jest bardzo ciekawy, dlatego że jest ich kilka sztuk na świecie. Ciężko jest w ogóle wycenić, nikt tego nie chce sprzedać. Jest ich naprawdę garstka, dosłownie. Więc prawdopodobnie jest ich jeszcze kilka więcej, no ale to jest, no wiadomo, całych wciąż. Cena? Z tego co wiem, są bezcenne, ponieważ każdy, kto ją posiada, nie chce jej sprzedać. I tak naprawdę pieniądze tutaj... Właśnie tu jest piękno terrorystyki, w momencie, kiedy możesz mieć chuj pieniędzy, a i tak nie będziesz miał tego, co chcesz, bo w tej pasji, w tej zajawce, w tym biznesie, tutaj właśnie pieniądze wcale nie załatwią wszystkiego. Tutaj najwięcej załatwią znajomości, właśnie jakieś dobre kontakty. Pieniądze wiadomo też się przydadzą, ale w wielu przypadkach pieniądze to za mało. Także ceny tak naprawdę nie znamy. Z tego co wiem, to naprawdę propozycje za te bojgi były naprawdę mocno wygórowane, ale wciąż nikt nie chciał ich sprzedać, także... No i ostatnio bardzo głośna sprawa, number 3. Żmija gabońska albino. Dowiedziałem się od znajomej, że w RPA właśnie istnieje żmija gabońska albino. No i cały świat, powiedzmy, rzuca się na to i oczywiście must have, bo wcześniej takiego czegoś nie było, żeby żmija gabońska miała odmianę albino. Więc tak naprawdę nie ma co się dziwić dla każdego pasjonaty jakichś tam bitisów, gabonek, ogólnie węży jadowitych. Jest to w tym momencie, no można śmiało powiedzieć, biały kruk. Tak czy siak, no żmije gabońskie są popularne w hodowlach. Żmije gabońskie są bardzo ikoniczne i bardzo istotne, bym powiedział, w sferze terrorystyki tej, powiedzmy,
odległej do naszej Polski, ponieważ no, u nas w Polsce nie da się zdobyć pozwolenia na, takiej, na takiego węża. Nie moglibyśmy go posiadać, ale w Stanach czy w Czechach są to węże, które są niesamowicie popularne, no bo mają ogromne łby. Zresztą mówiłem wam o tym w liście chyba top 10 węży, które ja chciałbym mieć. Są bardzo charakterystyczne, mają ogromne zęby jadowe, mają ogromne łby, są wielkimi kluchami. Nie ma co się dziwić, że wszyscy się na nią rzucają w tym momencie i każdy chciałby ją mieć w swojej kolekcji. Oczywiście nie podaję też ceny, dlatego że nie mam pojęcia nawet, jaka mogłaby być cena. Tak naprawdę ile biernie, tyle ktoś beknie, więc nie ma co tutaj rozwodzić się nad ceną żadnego z tych węży, dlatego że to są naprawdę rzadkie węże, więc cena zależy tutaj od wszystkiego, tego kto to rozmnoży, gdzie to sprzedaje, ile chce za to wziąć. No naprawdę, kiedy wybór jest tak niski, no dajmy na to, załóżmy wąż jest jeden na świecie, jaka jest jego cena, no kurde, no cena jest taka, ile ktoś zapłaci, żeby on chciał to sprzedać, a w tym momencie można powiedzieć, że ta żmija gabońska jest bezcenna. Na B3, tutaj jak chodzi o tego węża, przyznam szczerze, nie wiem nic. Znalazł się on na tej liście, dlatego że moja serdeczna koleżanka, którą oznaczam tutaj, i naprawdę wbijajcie, zobaczcie co tam się dzieje u niej na hodowli, bo to jest dopiero konkret. To co ona robi, to jest wielkie klap klaski, szapoba. Koniecznie musicie zerknąć, zaobserwować Kaję. To jest mistrz, ja już o niej mówiłem w wielu odcinkach. Ona zresztą jest współtwórcą części tych odcinków, bo ma największą wiedzę. Kolejny wąż to Goniosoma margaritatus. No. On się tam jakoś inaczej nazywa też po polsku, ale używajmy tej nazwy, bo jest w Polsce totalnie, no nie istnieje, więc tak naprawdę nie może mieć polskiej nazwy, no bo k***a chuj. A więc napisałem, czy mogłoby mi cokolwiek powiedzieć na temat tego węża, bo informacji nie ma żadnych. No ale oczywiście Kaja informacje ma wszystkie. Poza pojedynczymi sztukami w prywatnych rękach w Indonezji nie ma ich wcale w hodowlach. Nikt ich nie mnoży, sporadycznie wchodzą w kontakt z człowiekiem, bo żyją w mało dostępnych miejscach. Wysoko na drzewach, w pierwotnym lesie. Występują w Borneo, w Malezji i podobno w Singapurze. Także to napisała mi Kaja. Są to węże, które są bardzo ładne, bo tyle to chyba każdy jest w stanie zauważyć. No i jak widzicie są niesamowicie rzadkie, więc oczywiście idąc za ciosem, bardzo trudno się je rozmnaża, skoro nikt ich jeszcze nie rozmnożył, pomijając fakt, że jest ich bardzo niewiele, to na bank są ludzie, którzy mają parkę gdzieś tam na świecie, więc strzelam, że rozmnażanie ich jest nieprawdopodobnie trudne. Number 5, czyli wąż, który zamyka nam top 5 najbardziej pożądanych węży na świecie. Pseudocerastes urarachnoides. Nie wiem, czy jest jakaś nazwa, coś chyba z pajęczyną po polsku. No w każdym razie też w Polsce nie występuje, więc dajmy sobie z tym spokój. Wąż o bardzo specyficznej budowie ciała, ponieważ na ogonie posiada takie właśnie, no widzicie na zdjęciu. Nie wiem jak to opisać, w każdym razie jest, no jest to taki, bym powiedział, po prostu dziwoląg. I też jak chodzi o ceny, to słyszałem z pewnych źródeł, że cebeki, czyli takie rozmnożone w hodowli, chodzą po 7000 euro. No właśnie, więc 32900 zł około za parkę. Więc co mogę tutaj powiedzieć? Nie są to węże tanie. Myślę, że w rozmnażaniu są mega trudne. Myślę, że kupców na nie nie jest wcale aż tak dużo, dlatego że są drogie. Więc tak naprawdę jest to wąż dla takich ludzi jak na przykład Kaja, którzy lubią wyzwania i radzą sobie z nimi świetnie, bo po prostu przez ogrom wiedzy są w stanie im zagwarantować idealne warunki do rozmnożeń. No i wtedy to naprawdę miałoby może jakiś sens. W ogóle z tymi wszystkimi rzadkimi wężami, tak jak właśnie urarachnoides, który w ogóle słyszałem, że prywatnie od niektórych hodowców, że marzą o tym wężu. Jakby mieli wybrać jednego węża z całego świata, to byłby na przykład ten. Patrząc na niego, jestem w stanie zrozumieć dlaczego, bo no jest on bardzo specyficzny i taki niby zupełnie inny, niby trochę podobny do Cerastes, czyli do tej żmii rogatej,
No ale w sumie jakby patrzeć od dupy strony, to totalnie nie jest podobny. Ogólnie rzecz biorąc, ta lista top 5 węży najbardziej pożądanych tak naprawdę mogłaby się również nazywać top 5 węży, które najtrudniej zdobyć. Bo jedno równa się z drugim, one są pożądane dlatego, że nie da się ich zdobyć. Znaczy nie da się, no myślę, że tam pyton czarny jest jeszcze jakoś tam do ogarnięcia gdzieś tam. No natomiast są to węże, które są mało dostępne albo w jakiś sposób na przykład wyjątkowo drogie, przez co ciężko je po prostu hodować. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, to było moje top 5 węży najbardziej pożądanych na świecie, na całym świecie, jakby co na świecie, w sensie, że ogólnie przez ludzi, że najbardziej pożądane są te węże. Lub też właśnie po prostu najtrudniejsze do zdobycia. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapę w górę, suba, napiszcie w komentarzu koniecznie, który z tych węży według Was jest najfajniejszy i który byście Wy wybrali. Trzymajcie się, jał! Nights at the flat, to be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I write it, give a piece of myself to the page. I don't do it for the praise, love, that's just how I'm made. See the truth in the glass, yeah. In the mirror, yeah. Do it at me, old man, trying to pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see that. Then he cleared down. Start to feel like I'm on one. Settle in, I be here.